Nie wiadomo dokładnie, kiedy urodził się Fryderyk, gdyż są dwie sprzeczne wersje. Księgi parafialne w Prochowie, w kościele, w którym został ochrzczony, podają, że chrzczono tutaj dziecię, które urodziło się 22 lutego 1810 roku, a sam Fryderyk pisze w liście do Towarzystwa Literackiego, że urodził się 1 marca 1810 roku.